Hej, siemano, z tej strony Admiros. Witam was w kolejnym odcinku z Legacy of Kain Defiance. I tak jakby to powiedzieć, no dzisiaj jestem dość zmęczony, ale mimo wszystko jakoś się zmusiłem do nagrywania tego. A w sumie no można tak powiedzieć, że zmusiłem. Jednak ciągnie mnie ta gra niesamowicie, nawet jak jestem zmęczony to... O, czy wy to widzicie? Jaki bug na samym początku? LOL. Okej, dobra. To był taki kontrolowany bug. No i cóż, szukam dalej wyjścia i go nie widzę. Poza nagraniem udało mi się je znaleźć, ale to było kilka dni temu i teraz już nie pamiętam, gdzie to wyjście było. Ale mimo wszystko, o, chyba tutaj trzeba było spaść, w tą dziurę. Pamiętam, że ono było gdzieś właśnie w takim, jakby to nazwać... No właśnie, gdzieś tutaj. Pamiętam, że w jakiejś dziurce ono było. O, jest, proszę bardzo. Mamy tutaj wyjście z tego świata paskudnego. Paskudny świat niematerialny, świat duszków. I tutaj jest wyjście, o ile się nie mylę. I portal. Jest, jest, dobra, urywamy się stąd. No i teraz musimy iść na spotkanie do Voredora. Dobra, dość nieciekawa sytuacja nam tu się dzieje. Wszędzie para. Dobra, do wyjścia. Już tutaj szykuję Rivera, o ile się nie mylę, to był River Światła. Dobrze mówię? Nie, River Ognia. Otwieramy. Tak, trzymaj tego Rivera w ręku. Wygląda epicko. O, już do mnie już we mnie napierdzielają. No cóż, trzeba się z nimi rozprawić, nie ma wyjścia. Ale... Może mi się uda? O kurde. Jak ja to robię? Takie wybicie fajne. Nie mam pojęcia. Jakoś mi się udawało, teraz coś mi nie idzie. O, proszę, jakieś cięcie. Normalnie rzadkość. No, może bym tu nie zginął czasem. To by było nieciekawe niestety. Nie chciałbym ginąć, wiecie. Głupio to wygląda, zawsze ginę. Ale tutaj mnie ostro napierdzielają tymi swoimi młotami. No co za koleś, no nie zniosę. Sio! Ogarnij się, kolesiu. Nie wiem, czy to go bije coś. Chyba coś tam dostaje, więc będę go bił w ten sposób. Aż do wykończenia energii. Już? Jeszcze nie zginął, no nie wiesz. No, nareszcie się udało. No, za dużo to on mi nie dał, ale coś zawsze dał. No patrzcie, jeszcze jeden. Właśnie taki kołobrotek chciałem zrobić. Ale chyba mi się nie uda. A, udało się. A, to było epickie. Karmimy Rivera i potrzebuję jeszcze dosłownie kilka ataków. Właśnie po to. Łączcie wszyscy. O, właśnie tego grubasa trzeba zabić. Jak najmocniej. Bo on jest upierdliwy. Magowie też są zresztą upierdliwi. Jeszcze i ulepszają bronię przeciwników. No, co jest z tą kamerą? Pracuje fatalnie. Dzisiaj wyjątkowo. No i co za upierdliwiec?
nie do pomyślenia, żeby tak, taką tarczę sobie założyć, naprawdę. Jeszcze odpychają, no to jest... A masz! Dobrze ci tak? Dobrze? No. Zaraz się pozbędę tej tarczy. Co powiesz na to? Bez szans byłaś, co? Okej, okay, lecimy dalej. No tu ich jest jeszcze więcej, ja tu z nimi nawet nie chcę walczyć. Chcę po prostu sobie pobiec do moich pilarów i tyle. A one są gdzieś tutaj w pobliżu. Dobrze mówię? O! Świetnie, uzupełniłem sobie życie. Dobrze mówię, tak, tu są pilary. A ja muszę iść w kierunku... Chyba tędy. Tu jakiś obóz powinien być. Jest. Czyli dobrze idę. Potrzebny mi receiver powietrza. Omijamy grubaska. Świetnie. I się urywamy stąd. Ha, ha, ha. Uciekłem. With the Reaver endowed with the elemental power of air, the way to Borodor's refuge lay open at last. If the old vampire still lived, he alone could tell me how to escape the terrible destiny charted for me when the Reaver was forged. Tak, musimy iść do Borodora i dowiedzieć się... Borodor's refuge was hidden deep within the Black Forest. I hope to find him before Mobius's cutthroats did. Tak, musimy się dowiedzieć... i w jaki sposób uniknąć przeznaczenia, a naszym przeznaczeniem jest zostać zabitym przez Reavera. Może się uda nam tego uniknąć, a może nie, ale wracamy teraz do Kane'a. And so I arrived at the citadel of my vampire ancestors, long abandoned since their extinction eons ago. Perhaps it still held the wisdom of its creators. Here Mobius said I would find proof that Raziel was not what I thought he was, or hoped he would be. But in sending me here, Mobius had done me an unexpected, or perhaps an unwitting, service. For it was my destiny, not Raziel's, my role as Scion of Balance, whose secrets I was here to discover. Tak, kolejne przeznaczenie. Być strażnikiem pilaru balansu, tak. O to mniej więcej w tym chodzi. Ale skąd się biorą te czarne stworki? Pełno ich jest niesamowicie. I nie wiadomo skąd przyłażą i kto je wysyła. Dobra, rozprawię się z nimi bez problemu. Ciekawe czy... O, właśnie taki atak chciałem zrobić. Nie jest to łatwe, a może i jest łatwe, tylko ja po prostu nie umiem. Taka też może być prawda, ale dawno nie zapisywałem. Chapter 6, Override, yes, sukces. Mission successfully completed. Nie, wolne opadanie. Uwielbiam to. Okej. O, macki. Dobra, i lecimy dalej. Znowu duszki, tak, tak. Paskudy. No i ile jeszcze was tutaj? Ja tutaj nie mam czasu się z wami zabawiać. Dobra. Przechodzenie. Tak. I idziemy niżej, niżej. Dobrze, niżej. Okej. Okay. Tutaj coś tutaj brakuje. I muszę to odnaleźć zapewne. A tutaj mamy przejście, tak. Ach, ta kamera. Zaraz stracę orientację. O, co to jest? Dziwne trochę takie. Słabe. Niby dziwne, ale słabe.
Tak, tak, chciałem coś fajnego zrobić, ale nigdy mi się nie udaje. Może teraz. No, daj. Jest, udało mi się, to chciałem zrobić. Chociaż tak, nie wiem do końca jak to zrobiłem. Ale z tego co widzę, te rogate bestie prawie nic nie biją. Dobra, jeszcze jedna. O, na ziemi też takie coś można zrobić, fajnie. Pożywi mi się zdeczka. Jeszcze jakiś... Jeszcze jedna... Ile ich tu jest? Naprawdę, nie przesadzajmy. No, okej, dobra. Nie ma co. Otworzyło nam się przejście, a tutaj? No, bo w tym kierunku powinienem pójść. Here, no doubt, was the evidence Mobius wished me to have. For the vampires had prophesied not one, but two champions. One destined to be Nosgoth's redeemer, the other its destroyer. The vampire's hero wielded the Reaver, forged for this very purpose. His opponent was clearly the champion of their adversaries, the Hilden, and brandished a flaming sword. The foretold outcome was unambiguous. The vampire hero would fall. A, tak, ci paskudni Hyldeni, oni wszystko potrafią zepsuć. Nie lubię ich. Meh. This door was clearly significant. The answers I sought surely lay within. But to unlock the chamber, the balance emblem had to be fully restored. O, oh, to ciekawe. Czyli potrzebujemy skompletowany emblem równowagi, żeby tam wejść. A ile mamy części, tego nie wiem niestety. Pewnie nie za wiele. Och, proszę cię, proszę was. Oż ty. Gincie. Mogę je tam wyrzucać, fajnie, patrzcie. O kurde. To kosztuje strasznie dużo energii, niestety. Właśnie, dawno nie wypijałem w ogóle jako w Defiance, jako Case. Rzadko mi się zdarza, żebym wypijał krew na odległość. A to przecież było epickie w Blotownie dwójce. No zobaczmy. No niestety tutaj nie wygląda to tak epicko. No okej. Okay. Lecimy dalej. Co tu mamy? The Reaver required some additional enhancement before this door could be opened. Mhm. Brakuje ciągle czegoś, tak. Taki standard w tej grze. Myślę, że tutaj to znajdę. O, jest. Patrzcie, aż niemożliwe. Szybko bym znalazł. Wheel of Life, presenter to continue. Enter. Już są trochę upierdliwe bestyjki. O, to było dobre! Pożywienie. Nie ma to jak bić dwóch naraz. Gincie! Nice. Perceived Nightmare's Hammer with status for the Tales. Oczywiście, że to zrobię. Okej, zobaczmy jaka to jest nowy, ten nowy atak. Nightmare's Hammer. Nightmare's Hammer. Move pull plus lift attack.
Wow, to musi być niezły młot. Zobaczmy. Czy to jest? Chyba nie. Takie trochę za słabe, moim zdaniem. Dobra, odblokowane przejście. I co, mogę tutaj wejść? Nie mogę, a widzicie. Takie cwane, musimy się teraz podwójnie cofnąć. I co, znowu wyszły? No patrz, nie dadzą przejść. Nie ma takiej szansy nawet. Żegnamy. Tak trzeba będzie najszybciej. No chodź. Żegnamy. Telekineza to jest naprawdę super moc. Jedna z moich ulubionych. Jakie cuda można z tym robić, to po prostu głowa mała. No, nakarmimy Rivera. O, właśnie, pisałem różne Rivery. Weźmy tego zielonego teraz. Bo wygląda epicko. No i musimy się jeszcze raz cofnąć, tak? Dobrze mówię? Chyba dobrze mówię. No i tu gdzieś powinno to być, to czego szukam. O, nie wyleciał. Kurde. W sumie to jest ona. Przynajmniej tak to wygląda. No, bo robi się niebezpiecznie. No. Upierdliwce, nie atakować mnie. Cika, ciki. Coś takiego powiedziała. I zginęła. Hej, hej, hej. O, na kolec ją nabiłem. Nie chciałem, przepraszam. Ją też nabijemy. O, nie udało się? Trudno. Już? Dobra, już. O, miłosny pocałunek. Dobra, i to było tutaj, tak? Tak, tutaj mamy life symbol. I sobie zapiszę w tym miejscu grę continue, na drugim niech będzie miejscu. I dalej lecimy, musimy odnaleźć kolejny symbol, kolejną część emblemu. I to chyba będzie ostatnia część emblemu, o ile się nie mylę. I znów te paskudne duchy, skąd one się tu biorą? Nie czaję tego, naprawdę. Co one z Rivera wychodzą? Dobrze, to było piękne. Nie wiem jak to zrobiłem, ale mi się udało, nie powiem. Tak, o to właśnie chodziło. Już? Już. O, jeszcze jedna. O, to była jakiś niedobitek chyba. Lub coś w tym stylu. O, proszę. Fragment życia zawsze przydatny jest. Dla Kane'a. No. Czekam na ciebie, bestyjko. Okej, więcej nie potrzeba. Ale te ostatnie duchy. To się napijemy. O, i tu będzie daleki skok. Yeah! Mega daleki. Okej. A może... A nie da się przejść. Dobra, nie, to przechodzimy przez bramę. I dokąd nas przeniesie? Teraz jako Kane przechodzimy, tak? Przedtem przechodziliśmy jako Raziel. No i nie mówcie mi, że to będzie to samo miejsce. Chyba tak.
mogę jakoś pominąć tego miejsca? Seriously? Manteca Kiki. Mogę. No. I bardzo dobrze. Znów ten gościu. Och jej, on taki jest silny. Zaraz go zabiję. Dobra, telekineza, jedziesz dalej. No chodź. No, posypało się coś z ciebie. No i ze mnie też w sumie. Nie mogę wykonać żadnego uniku. On mnie tak denerwuje strasznie. Ach. No i jeszcze mnie odrzuca. Ale zaraz się rozsypi, już niedługo. Unik zrobię. Udało się. Musiało zaboleć. No ile jeszcze muszę w niego bić? Koniec, nareszcie udało się. Zginął. A my tańczymy. Dance. Nie, to był żart oczywiście. Jakiś kolejny bug. Dobra, jedna to nie będzie z nią problemu. Okej, dawaj krew. Dzięki. No co, mam wrócić się? Na pewno nie. Słuchajcie, to było zbyt... Mamy coś. Złapałem jakiś sekret. To było zbyt proste, żebym tylko poprosił. Czy ja wszedłem górą, czy dołem? To ciekawe. Chyba dołem. Myślę, że trzeba pójść teraz na górę. I zobaczyć, co tu się kryje. Nic ciekawego. Uzupełniamy. Oj, chyba muszę. Muszę, nie wiem co zrobić, ale chyba muszę zabić wszystkie te paskudy. To jest pewne. Yeah, to było ładne. No, wybicie. I żegnamy panią. Jeszcze tu jedna powinna być. No i jest. Tej ściany raczej nie mogę rozbić, więc powinienem pójść może tutaj. Dobra. No, co prawda jej nie zabiło, ale zawsze coś tam więcej, jakieś obrażenia zadało. Ha ha ha.
Oj, przeszedłem przez portal. No ale w sumie tego chciałem. No i co, wracamy, tak? Jaki był cel naszej podróży? Niestety nie wiem. Chyba przejść z portalu do portalu. Lub coś w tym stylu. These statues were singularly inanimate. I knew better than to assume they would always remain so. Oj, coś czuję, że zaraz mnie zaatakują. Nie. Moje szczęście. Co my tu mamy? Aha, portal, który pewnie muszę aktywować. Oj, tu są te obrazy, które widzieliśmy jako Raziel. O. Vorador, który został był człowiekiem i został zamieniony w wampira. I tutaj, o, Vorador jako wampir lub jako człowiek, nie mam pewności co do tego. Chyba jako wampir już i wykuwa Rivera. Wow, coś pięknego. No dobra, wiecie co? Tutaj sobie zakończymy. O, równo na checkpointie, żeby nie było później. Override, success, yes. To już jest 7 chapter. No i cóż, jeżeli wam się podoba, no to komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, to co zawsze wiecie co robić. A ja kończę już ten odcinek i zapraszam do oglądania kolejnego odcinka z Legacy of Kain Defiance. Trzymajcie się, pa pa.